Panie profesorze, mieliśmy okazję mailować przed tym spotkaniem i ja tam trochę przekornie zagadnęłam o to, jak należy często się badać, jeśli chodzi o słuch, tak? Bo jesteśmy wyczuleni, jeśli chodzi o jakieś takie kobiece rzeczy, panie wiedzą, panowie też coraz bardziej świadomi są, ale mam wrażenie, że ten słuch gdzieś się tej naszej kontroli wymyka, jeśli chodzi o badania. Kiedy zacząć, jak często robić, czy jest sens? Powinniśmy się badać wtedy, kiedy zauważamy, że coś do nas nie dociera, że nie rozumiemy kogoś albo nie rozumiemy pewnej sytuacji. I to nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest nie najlepsza akustyka i nie możemy zrozumieć, ale również wtedy, kiedy wydaje się, że jest kilka osób, a tym bardziej jedna osoba, a my jej nie rozumiemy. Powinniśmy się badać, kiedy mamy infekcję górnych dróg oddechowych, podczas której zawsze jest nieco pogorszony słuch z racji zmian wysiękowych w naszych uszach. Jeżeli wcześniej on był w normie, to my tego nie zauważamy. Mhm. Mamy takie uczucie jakby dudnienia, tak jakbyśmy słyszeli głos gdzieś ze studni głęboko, ale jeżeli to nie przechodzi po przejściu infekcji, która mija po kilku zwykle dniach, to ten słuch powinien być zbadany, czy nie ma pozostałości, które pozostają właśnie w przestrzeniach ucha środkowego, to są zmiany obrzękowe, wysiękowe i prowadzą one do stopniowego pogarszania się słuchu. To dotyczy szczególnie dzieci, u których infekcja górnych dróg oddechowych prawie zawsze przebiega z okresowym pogorszeniem słuchu. Słuch powinniśmy badać wtedy, kiedy obserwujemy, że słyszymy jakieś dźwięki, których nie ma w otoczeniu. My umownie nazywamy, że to są szumy uszne, a w praktyce to może być pisk, gwizd, stukanie, pukanie, przelewanie wody. Takie zjawisko może być pierwszym symptomem poważnej choroby dotyczącej drogi słuchowej, albo może być szum samoistny. On samoistny nie jest, on zawsze ma jakąś przyczynę, ale nasza wiedza współczesna może nie pozwalać na wykrycie tej przyczyny. Najczęściej związane jest to ze zmianami w obrębie układu naczyń krwionośnych, zwłaszcza w odcinku głowowym, w odcinku kręgosłupa szyjnego. I to z kolei jest wskazówka, żeby wykonać badania obrazowe i wykluczyć, czy nie ma tam zmian zwyrodnieniowych w obrębie kręgów szyjnych, czy nie ma i innych zmian związanych na przykład ze skokami ciśnienia, które mają wpływ na pojawianie się szumów. Krótko mówiąc, w każdej takiej sytuacji, w której kogoś nie zrozumieliśmy, nie powinniśmy składać tego na karb, że on źle się wypowiedział, tylko że do nas nie dotarło to, co powinno dotrzeć. Również powinniśmy badać słuch wtedy, kiedy na przykład u dzieci wynik audiogramu jest prawidłowy, a dziecko nie umie tego skojarzyć, nie umie słuchać, bo wtedy... Dźwięk się nie przekłada na zrozumienie, prawda? Na zrozumienie. Mhm. Jest znacznie gorsze rozumienie słów niż rozumienie czystych tonów, które w badaniu pokazują, że właściwie wszystko powinno być w porządku, a takie dziecko odstaje w szkole, ono nie ma właśnie takich postępów, jakie może być w nauce, ono zaczyna się stopniowo izolować i prowadzi to do całego szeregu problemów ogólnych, nie tylko związanych ze słuchem. Panie profesorze, jedno to gdzieś nasze takie kompleksy i niechęć do noszenia aparatów słuchowych, ale z drugiej strony ja z ogromnym zaskoczeniem czytałam informacje na temat tego, co już jeśli chodzi o słuch można zrobić. Tak na dobrą sprawę, jakbym się pokusiła o takie uproszczenie, to jesteśmy w stanie ten słuch przywrócić, prawda? Możemy zrobić prawie wszystko. Znaczy ja często kończę swoje wykłady, czy informacje przekazywano w inny sposób, czy nawet kończę poradę dla pacjenta, że potrafimy pomóc prawie każdemu. No i ten ktoś czeka, co to znaczy prawie. No musi przyjść, bo jeszcze na drodze telemedycznej wszystkiego zbadać się nie da, chociaż te możliwości też rosną. Musi przyjść, musi się zastosować do pewnych zaleceń, a wtedy rzeczywiście można poprawić bądź przywrócić słuch. Tym, którzy się urodzili w busi z całkowitą głuchotą, z częściową głuchotą. Dla nich oferujemy urządzenia wszczepialne, które zastępują niewykształcone w całości albo w części ucho wewnętrzne.
Dla dużej grupy możemy pomóc stosując aparaty słuchowe. Dla bardzo dużej grupy możemy pomóc wykonując operacje poprawiające słyszenie, które celem jest usunięcie zmian chorobowych, właśnie tych zmian wysiękowych, zmian zarostowych. To są wszystko procesy odwracalne i wcześniej wykryte, zwłaszcza u dzieci rozpoczynających edukację szkolną, pozwalają na uzyskanie 100% pierwotnego efektu i możliwości słuchania. Panie profesorze, dzięki panu jesteśmy w kwestiach medycznych prekursorami, a jakby pan popatrzył na kwestie słyszenia, niedosłuchu, jeśli chodzi o profilaktykę, jesteśmy, nadążamy, czy jeszcze w Polsce nam czegoś brakuje? Jeśli tak, to czego? Nie, zrobiliśmy w Polsce bardzo dużo i pod tym względem byliśmy absolutnie i pionierami, i takimi ludźmi, którzy innowacje wprowadzili do codziennej praktyki klinicznej. Początek ostatniej dekady ubiegłego wieku, 1992 rok, to pierwszy implant ślimakowy wszczepiony w Polsce osobie całkowicie głuchej, dorosłej, pierwszemu dziecku. Rok później pierwsze badania u noworodków, 1998 rok, nasz dorobek krajowy, który wnieśliśmy do porozumienia naukowego przyjętego przez społeczność naukową europejską w Mediolanie, był największym wkładem w ten konsensus. Początek XXI wieku, nasze programy dotyczące możliwości wykorzystania narzędzi e-zdrowia w badaniach przesiewowych słuchu, wzroku i mowy były absolutną rewelacją i pod względem organizacyjnym, pod względem aparatury, całej metodologii badania, to wszystko wskazuje, że zrobiliśmy bardzo dużo. W praktyce wykorzystaliśmy to na skalę masową, skalę województwa, skalę dużego miasta, tak jak Warszawa, skalę kraju, wszystkie gminy wiejskie, wielokrotnie dzieci ze szkół, z gmin wiejskich były przebadane. Ten ogromny dorobek przełożył się na propozycje, które zostały przyjęte przez społeczność międzynarodową i zakończyły się konkluzją w Parlamencie Europejskim. Jednocześnie rozpoczęliśmy takie badania w wielu krajach Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Europy, promując polskie osiągnięcia naukowe i medyczne. To wszystko sprawia, że bardzo dużo wiemy i w tej chwili już nie powinniśmy mówić o kolejnej akcji. Powinniśmy powiedzieć, że program wczesnego wykrywania powinien być stałym elementem medycyny szkolnej. Mhm. I oczywiście jak ja to mówię, to zwykle moi rozmówcy mówią, ale przecież tam nie ma lekarzy. I nie musi tam być lekarz. Tam może być pielęgniarka, tam może być technik, tam może być również przygotowany nauczyciel, który przeprowadzi taki program, tak jak w tej chwili to się często dzieje. Ważne jest, żeby cała populacja była takim programem objęta, programem dotyczącym słuchu, dotyczącym wzroku, dotyczącym mowy, systematycznie, co kilka miesięcy, czy w pierwszej, w drugiej, w trzeciej klasie, po to, żeby wyrównać szanse na starcie tych, którzy rozpoczynają edukację i by oni tego bardzo ważnego okresu nie trafili, żeby oni wykorzystali ten okres do rozwoju swojej inteligencji, swoich umiejętności, swoich zdolności. Powszechne programy dziś są w naszym zasięgu, nie są one związane z jakimiś nadzwyczajnymi kosztami. No po prostu należy je wpisać, tak jak kiedyś wpisywano kolejną szczepionkę w określonym okresie, którą trzeba było wykonać u każdego ucznia. Tak samo teraz taki program powinien dotyczyć kolejnych obszarów otolaryngologii, audiologii i kolejnych specjalności. I to nie powinno być niczym nadzwyczajnym. To powinno nas wszystkich nastawiać prozdrowotnie w taki sposób, żeby ta dziewczynka i ten chłopiec w wieku nastoletnim wiedzieli, że mają do zrobienia to i tamto, żeby właściwie oceniali ryzyko swoich zachowań, ale jednocześnie, żeby byli wyedukowani, że taki program wczesnego wykrywania bardzo określonych schorzeń bardzo dużo daje i sprawia, że wykrywamy zmiany wcześniej, interwencja jest wczesna, wyniki są lepsze. Jeżeli te dzieci, obserwując siebie nawzajem, przekonają się, to nie trzeba będzie żadnej akcji
ogólnokrajowej wszyscy idziemy do lekarzy albo wszyscy idziemy na takie czy inne akcje i to znowu będzie kolejna akcja. Większym problemem, jeżeli mówimy o badaniach przesiewowych, jest dziś dotarcie do grupy seniorów. Ta grupa jest rozproszona, my próbujemy dotrzeć w różny sposób. Przez uniwersytety trzeciego wieku, a to w dużych miastach. Przez szkoły prosimy, żeby wnuczek wziął babcię, wnuczka wzięła dziadka, przeprowadziła. To czasami trafia na takie podłoże przyjazne i to się dzieje, ale jeszcze nie wszędzie. Myślę, że ta edukacja zaowocuje również tutaj, że grupa seniorów mogła korzystać z tych osiągnięć, które dzisiaj oferuje nauka i medycyna, żeby się nie izolowała, żeby była aktywna, a wtedy im ze sobą będzie lepiej i nam z nimi. I koszty ogólne utrzymania albo zapewnienia dobrego stanu zdrowia dla tej grupy będą mniejsze, będą realne. To w praktyce będzie się przekładało na ich aktywność, na to, że nie będą ciężarem dla nikogo, nie będą ciężarem również dla siebie. Mamy bardzo wiele osiągnięć naukowych, medycznych i u progu XXI wieku wyzwaniem jest, żeby je wdrożyć. To jest wielkie zdobycze, to są wielkie zdobycze nauki i medycyny i jeżeli odnosimy to do pierwszych dziesiątek lat niepodległej, obchodziliśmy niedawno stulecie, to wyzwaniem wtedy było zapewnienie pierwszej opieki dla matki i dziecka. Byliśmy społeczeństwem, gdzie śmiertelność noworodków była jedna z największych w świecie. Przez pierwsze 60 lat udało się osiągnąć tak dużo, że kolejne, ostatnie pokolenia rodzą się w znacznie lepszych warunkach, mają znacznie lepsze kondycje i mogą wykorzystywać swoje wiedzy i umiejętności we współczesnym życiu społecznym. Dziś te wyspy w wielu specjalnościach znakomitych ludzi, znakomitych zespołów muszą być upowszechnione. To upowszechnienie sprawi, że będziemy mogli znacznie wcześniej wiele rzeczy wykrywać, leczyć bądź rehabilitować, ale musimy temu pomóc. Jeżeli nie zmienimy pewnego nastawienia, pewnych zachowań właśnie prozdrowotnych, to najlepsze programy, najlepsi specjaliści, najlepsze ośrodki nie zapewnią tego, co może dać właściwe nastawienie w celu wykorzystania tych możliwości, które niesie nauka i medycyna. Bardzo dziękuję.